Obejrzmy Stew Box del Warnega. Kto jest inny? Spartiatix! Czym się różni Boxel od Lexia w tej dramie? Jeden i drugi zrobił to samo, a broniony był tylko gruby. Z tego co mówią, to więcej wyjdzie rzeczy na Boxela. To na razie czekajmy z ocenianiem, ok? To mówiłem, no Boxel akurat i jako jedyny z całego filmu Wardegi może się bronić. Tylko że na niego zostało pokazane 1% ponoć. Mam nadzieję, że... No mówiłem już wczoraj, ja pierdzielę. I co, obejrzyj jak reaguje na to. Pieprz się, hejterze. Przepraszam cię, widzu. Emocje. Oglądamy film. Stworzył prawdziwą puszkę Pandory. Wyleciały brudy na najbardziej prominentnych twórców internetowych. Oberwało się Stew, ale też Boxdelowi. Do sprawy włączył się też premier. Jak prawnik widzę całą sytuację? Co groziłoby youtuberom za kontakty z małoletnimi poniżej 15 roku życia? Albo co groziłoby Wardendze za to, że podałby nieprawdziwe informacje, pomawiając ich? Tego dowiecie się w dzisiejszym filmie. Pandora Gate okiem Zrobię prawnika. Kapis. Czyli zapraszam do YouTube'owego bagna. Tak w ogóle, cześć, a właściwie dzień dobry Polsko. Tak, witamy z niesłonecznego, ale bardzo mrocznego YouTube. Afera wokół Stew zaczęła się już w 2020 roku. Kiedy związana z nim wcześniej Sukanek postanowiła poinformować internautów, że jeden z internetowych twórców powinien zniknąć z internetu. No bo krzywdził dzieci. Nie pozwolę na to, żeby kogokolwiek już spotkała krzywda. Sprawa nie byłaby tak tajemnicza, gdyby nie to, że Stew, który wrócił wcześniej do nagrywania, postanowił wtedy zniknąć z internetu. No i trafił do zakładu psychiatrycznego. Marcin Dubiel stwierdził, że było to spowodowane pomówieniami. Co jeżeli Stew poszedł do psychiatryka, żeby mieć potem jako linię obrony, że jest chory na głowę i już sobie przyszykowywał grunt na przyszłość? Kolejne ciekawe spojrzenie. Dubiel wprost przyznaje, że to przez Sukanek Stew opuścił internet. Że Stewart nie wiedział, co się dzieje i nie był w stanie zrozumieć, czemu ktoś mu chce zrobić taką krzywdę, mimo że jest niewinny. Nie są to jednak żadne dowody, tylko pewne poszlaki, które mogą spowodować pewne wątpliwości. Jeszcze bardziej zaskakujące było samo zachowanie Stew i jego przyjaciela Marcina Dubiela, którzy bardzo nie chcieli, żeby dawny minecraftowy youtuber wrócił do internetu, nawet w jakichkolwiek wspominkach. Ty właśnie, jeszcze co do tego Boxdela, to też trochę dziwne. Bo on mówił, sam przyznał się, że wiedział o Stew, że się z kimś tam spotykał. A mimo to, pół roku temu chyba, czy rok, nagrywał filmik, że powrót starej ekipy Minecraft. Znowu będzie wygrać Minecrafta i tam Stew, Idelty i te inne, nie? Później mówił w tych aferkach, że chciałby, żeby legenda wróciła, czyli Stew na internet. On wiedział o tym, a mimo to mówił. Przecież... On miał z tyłu głowę, on wiedział, czemu tego Stew nie ma w internecie. A mimo to mówił, że fajnie by było, może wrócimy na serwer i będziemy w Minecrafta grać, XD. Stew przeraźliwie prosił, by nie mieszać go do niczego. Prosił, że on nie chce być już w internecie. Po chwili zadzwonił Dubiel. Przeraźliwie płakał, byśmy nie mieszali w nic Stewarta. Pewnie zastanawiacie się, skąd ta zmowa milczenia. Pewnie wiele osób martwiło się o własną skórę. Witamy. Nie chcieli wydać tego, co sami... Ja wiadomo już, co z tym... Kurde, co go tam w filmie Boxdela powiedzieli na niego? Nie pamiętam jego niku już. Czy on jest w końcu naprawdę creepem? Czy Boxdel tu okłamał? Vertes, no? Wypowiedział się coś? Robili. Albo tego, o czym wiedzieli. Nie chcieli też wkopać swoich bliskich osób. Raczej może to was jest. Zaskoczyć, okay. Ale już samo milczenie mogło być przestępstwem. Więc beknąć może szersze grono z tego środowiska. Każdy z nas, kto dowie się o popełnieniu tych poważniejszych przestępstw, czyli tych ściganych z urzędu, ma społeczny obowiązek powiadomienia policji lub prokuratury. Jednak słowo społeczne jest tutaj kluczowe. Bo z tego przepisu nie wynika to, że ponosi się konsekwencje, jeżeli o takim przestępstwie nikogo się nie powiadomi. Co oznacza, że rozchodzimy się do domu i wszyscy mieli prawo milczeć? No niekoniecznie, bo mówimy tutaj o jeszcze poważniejszych przestępstwach, które są w tej sytuacji dość wyjątkowo traktowane. Kodeks karny przewiduje przestępstwo, a za niezawiadomienie o niektórych przestępstwach. I grozi za to całkiem poważna kara. Do 3 lat pozbawienia wolności. Stosunki seksualne z małoletnim poniżej 15 roku życia są jednym z takich przestępstw. Jeżeli faktycznie doszło do takich stosunków, to osoby, które o tym wiedziały, nie miały prawa milczeć. I to nie tylko ze względu na ten moralny... Czyli za milczenie mogą dostać 3 lata. Coś takiego, tak? Jest
społeczny obowiązek, ale też ze względu na to, że mógłby podlegać odpowiedzialności karnej. Takim przestępstwem byłby też gwałt na osobie małoletniej poniżej 15 roku życia. Jest jednak wyjątek, który spowodowałby, że część osób, która tworzyła ten krąg milczenia, nie poniosłaby odpowiedzialności karnej. Chodzi tutaj o to, że nie podlega karze, kto zaniechał zawiadomienia z obawy przed odpowiedzialnością karną, grożącą jemu samemu lub jego najbliższym. Czy oznacza to, że część influencerów milczała właśnie dlatego... Dzięki VHS. Cześć, co to znaczy ten przepis? Nie rozumiem. No sami mogliby oberwać rykoszetem albo ich osoby najbliższe. Aha, czyli to jest paragraf anty 60, żeby się nie rozpruść na kolegę, jak też jesteś winny. Ty, o co tu chodzi? Tego zapewne dowiemy się niedługo, bo coraz więcej postanowiło sypać. Stąd zresztą materiał Wardęgi. Okay, wyciekające screeny coraz bardziej potwierdzają to, że Stu mógł obawiać się odpowiedzialności karnej. No a przecież ta dotyczy właśnie kontaktów seksualnych z małoletnimi. Pisał to do Sukanek. W jednej z korespondencji z Sukanek z czerwca 2017 roku widzimy, że Stu bardzo boi się, że trafi do więzienia. Stu bał się więzienia, gdyż osoby z takimi zarzutami nie mają tam łatwego życia. Tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Nie wiem, kuj, to wszystko jest popieszczone. Dziękuję bardzo. Bóg zdał na Ulibordę 10 zł. Witam. Okay. Kosztuje ci 20 PSC za usunięcie twojej reakcji na moje przeprosiny na twoim kanale. 20, kurzo. No to jest akurat ciekawa propozycja. Zdaj mi chwilkę. Życia. Ty sobie będziesz żyć dalej, ja nie. Nikt ciebie nie będzie gnoił. Nikt nie będzie cię bił. Polskie przepisy określają tzw. wiek zgody na 15 lat. Jest to ciekawe bardziej liberalne prawo niż w Wielkiej Brytanii, z którą przecież Stu jest związany. Tam wiek zgody to 16 lat. Skoro więc Stu bał się, że on i jego koledzy po fachu mogliby trafić do więzienia, oznaczałoby, że mógł mieć właśnie kontakty nie z dziewczynami, które mają 15, 16, 18 lat, ale właśnie poniżej 15. I tu dochodzimy do najpoważniejszego zarzutu, jaki pojawia się w tej sprawie. Bardzo niepokojące są już same wiadomości wysyłane do 12-letniej dziewczyny, która rocznikowo miała 13 lat, co potwierdza Wardęga. Stu koresponduje z bardzo młodą dziewczyną. Ma ona dopiero 12 lat i kilkanaście miesięcy. Rocznikowo w tamtym okresie miała lat 13. Potwierdziła mi to skanem dowodu osobistego oraz prawa jazdy. Pojawiały się tam komentarze Stu, które dotyczyły tyłków dziewczyn. Taka wiadomość w kontekście 13-latki może wskazywać dość jasne intencje. Albo właśnie bardzo niejasne i przerażające. Zaczyna się niewinnie, od rozmów o rysowaniu. Powoli jednak dziewczyna zafascynowana idolem z internetu zaczyna być w nim zauroczona. Stu szybko zaczął flirtować z 13-latką. W ogóle nie lubię tyłków normalnie, ale... 7 stopni jadę rowerem po mleko, bo jest 7 stopni na dworze teraz? No się zaczyna polska jesień pieprzona. Jest spoko. I Stu z dnia na dzień wysyłał coraz obrzydliwsze wiadomości. Teoretycznie bym cię przełożył do ściany w prysznicu. Kurde, won! Dzięki. No lata mi tu coś. Tajusiek dał na Golibordę 5 zł. Wiesz, o co Boxdel jest zazdrosny? Bo emeryci mają 14. Ja pierdziel. Nie, w dupę, co ty piszesz? Nie. Pamiętam mało z tego szczerze, tylko że miałaś takie białe majteczki i tak były na brzeg, że były odstawione i było widać wszystko. I podeszłem do ciebie z twardym peni... No i to wydawające się szambo obrzydliwych wiadomości zmierzało w konkretnym kierunku. Spotkania! Z kim pisałeś, jak miałeś 12 lat? Się zastanawiam, czy wtedy komputera już używałem, bo nie jestem pewny. Nie jestem pewny, kiedy ja w Tibie grałem, czy jak miałem 14, 15 czy 13, kurde, nie pamiętam. Trzeba by... A nie, bo mi konto schakowali. To nie znajdę, bo w Tibie kont nie usuwają i można by znaleźć, ale mi kiedyś schakowali konto. I nie wiem, czy jak miałem 13 lat to grałem, czy 15. Najprawdopodobniej w wiadomym celu. Część pewnie powie, że to tylko wygłupy. Tak jak w filmach ECPU, wiecie, śmieszne. Ale historii nie było hakerów. Te wiadomości, które wcale śmieszne nie są. I wcale do obcowania płciowego czy gwałtu mogło nie dojść. Czy w takim przypadku Stu byłby zupełnie bezkarny? 18. No nie, absolutnie nie. I liczę do dnia, kiedy zobaczę na żywo twój uśmiech i będę mógł dać ci włoski za uszko i cię pocałować w czółko. Bo problemy z Stu zaczęłyby się już od tych wiadomości. Witam, inżynier. Do spotkania czy do obcowania faktycznie by nie doszło. Przestępstwem jest już samo nawiązywanie kontaktu z małoletnim poniżej 15 roku życia, zmierzając za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przyjęcia groźby bezprawnej do spotkania z nim.
W tym właśnie celu, żeby popełnić to przestępstwo obcowania płciowego z małoletnim czy zgwałcenia go. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale samo takie pisanie z dziewczyną, która nie ma 15 lat, jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności. A się pisanie sam w takim kontekście, czy w ogóle? On powiedział? Bo mnie to ciekawi. Z tego pojmowania sytuacji, albo przyjęcia groźby bezprawnej do spotkania z nim. W tym właśnie celu, żeby popełnić to przestępstwo obcowania płciowego z małoletnim, czy zgwałcenia go. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale samo takie pisanie z dziewczyną, która nie ma 15 lat, jest przestępstwem zagrożonym karą do 3 lat pozbawienia wolności. Ale do spotkania! I według Wardęgi nie z jedną dziewczyną i nie jednego miało w przyszłości dojść. Zanim jednak dojdziemy do tego spotkania, to sprawdźmy, czy faktycznie youtuberzy wiedzieli, ile lat mają te dziewczyny. Według Wardęgi to miała być właśnie ich strategia obrony. Czy była obrona... Co ksiądz ma powiedzieć, jak... Skuteczna w świetle prawa. Zasada nieznajomość prawa szkodzi, ma jednak swoją kontynuację. Bo nieznajomość faktów nie szkodzi. Gdyby youtuberzy faktycznie zostali oszukani przez dziewczyny i trwaliby w usprawiedliwionym błędzie, który wskazywałby, że dziewczyny są legalne, to nie ponieśliby odpowiedzialności karnej. Usprawiedliwionym błędem byłoby więc to, gdyby zostali oszukani przez dziewczyny, które na przykład pokazałyby im sfałszowane legitymacje. Plus jest taki, że one mówiły, ile mają lat. I nie mówiły, że mają 16, 18. Fajny dynks na czole, Bartek. Cieki Oskar, więc to ich je chroni. Szkolne. No ale takim usprawiedliwionym błędem nie byłoby to, gdyby po prostu nie zapytali, bo nie chcieliby wiedzieć. Jednak czy wiedzieli, to Wardęga poddaje pod wątpliwość. Wyjaśnijmy tu jedną kwestię. Gdy pracowałem nad tym materiałem, inna z ofiar, inna dziewczyna, przestała współpracować i poinformowała Stu i Lubiela o tym, że planuje nagrać film. Dowiedziałem się, że planują oni ułożyć narrację, że nie mieli pojęcia, ile dziewczyna, z którą pisali, miała ale lat. Jeszcze by ci sprawdźmy musiała zatem, podrobione dokumenty wysłać. Dziękuję ci bardzo. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Inżynier biznesu dał na Golibordę 77 bardzo i 70 groszy. Dziękuję za każdą odpowiedź, za moje przywitanie. Tak szczerze, wolisz donate czy słupki? Ale tak szczerze, dziadu. Dobra, szczerze. Z dotacji mam więcej. Ale jak ktoś kupi Prima, nie? To raczej regularnie go będzie dawał, więc to trzeba obliczyć, z czego więcej wychodzi ostatecznie. Dziękuję bardzo, inżynier. Ale najważniejsza jest to, każda forma wsparcia dla emeryta takiego, jakim jestem, jest piękna od widza. Nieważne, czy donate, sub, czy napisanie na czacie siema, co tam dziadek. Także dziękuję bardzo. Dzięki Kryszwa za 14 lat. Ta narracja przejdzie. Na szczęście z pomocą przychodzi tutaj wiedzący o wszystkim Marcin Dubiel. Konwersacje pochodzą z lipca 2015 roku, kiedy dziewczyna świeżo co skończyła 14 lat. Marcin był pomocnikiem Stu. Wysyłał do dziewczyny ich wspólne filmy. To cię nauczył takie serduszko z palców robić? Takie? No Koreańczycy, nie? Gram w Lola. Prowadził bardzo ciekawe konwersacje. Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Ty, te rzeczy są na Dubiela i on wstawia to oświadczenie. Czemu? Zabawimy się ostro, bez Stuarta. Tylko ja i moja czternastka. Kolejne wiadomości przypisywane Stuartowi, które wysyłane były w 2015 roku, również poddają pod wątpliwość, czy o tym wieku nie wiedział. Szczególnie, że dyskutował z przepisami, które obowiązują w Polsce, dotyczącymi wieku zgody. Teraz przejdźmy do tego, jak sobie Stu tłumaczył w głowie spotkania z młodymi dziewczynami. Wszystkie prawa, zasady socjalne, wymyślenia, które i tak tworzone są przez ludzi w Meksyku... No ale to mnie najbardziej przeraża, ten Stu i te jego... Nie, że on coś źle czy coś, tylko nie, świat jest zły, wiesz o co chodzi, trzeba zmienić prawo, w Meksyku 12, a w średniowieczu w ogóle nie było wieku wyznaczonego, a u jaskiniowców to jeszcze lepiej. 12 mogło się ruchać i w ogóle. Twierdził, że w Polsce jest 15, ale na przykład w Meksyku jest 12. A w Wielkiej Brytanii 16, no czyli całkiem dobrze znał swoje prawa, ale chyba niekoniecznie prawa małoletnich, jeżeli te zarzuty okażą się prawdziwe. Najbardziej absurdalna wiadomość to to, że kto zabroni nam czuć, co czujemy. I tu pełna zgoda. Za uczucia i myśli nikt nas nie ukaże. Ale zaraz, zaraz, tutaj chodzi o realną krzywdę, którą można wyrządzić dziecku. To już jest zupełnie niezależne od uczuć. Pamiętasz mojego znajomego, który powiedział cię, tak, Grimpo, witam, witam, pamiętam, parę nawet widzów tam było. Witam serdecznie, widza. Po prostu decyzja, czy działamy zgodnie z prawem, czy je łamiemy. Ale wiecie, co najbardziej mnie przeraża w tym wszystkim?
Sugerowanie, że wiek, kiedy dziewczyna dostaje okresu, jest wiekiem, gdzie właściwie można by z nią obcować. Według natury jest od kiedy laska ma okres, więc pewnie też 12. Ale społeczność wszędzie decyduje swoje, czy to Stany, czy Polska. Ty strasznie prosto na to patrzysz. W ogóle nie myślisz logicznie co do tego. Styl, który zarzuca komuś, że nie myśli logicznie. Ciężko. Boże. Mając już kwestie etyczne, bo jest to skrajnie nieetyczne, bo okresu można dostać naprawdę w młodym wieku i to nawet niższym niż 12 lat, to są jeszcze kwestie medyczne. 12-latka ani nie jest rozmiarów dorosłej kobiety, ani nie ma ciała rozwiniętego tak jak dorosła kobieta. Nie mówiąc już o psychice. Czy jest tu jakiś lekarz? Bo chyba przydałby się, żeby wyjaśnić też tą kwestię. I tak każdy ma... No mnie to bardzo ciekawi, co akurat powiedział prawo Marcina. Jak patrzy na świat taki z tyłu? No bo tak jak mówiłem wcześniej, to jest taki daltonizm, ale w innej sferze, że widzisz daltonista czerwony czy zielony i widzi niebieski, nie? On patrzy się na dziecko i się... No jak to działa? Jak to możliwe w ogóle jest, że do tego dochodzi w mózgu takiego człowieka, że on patrzy się na to dziecko i serio ma takie myśli? Przecież to jest aż niedorzeczne. Ciekawi mnie, jak to jest możliwe, co się tam musi dziać, przez co takie myśli są, z jakiego powodu. Ma prawo mieć inne zdanie i trzeba to szanować, ale inne zdanie objawia się w tym, że ktoś postuluje zmianę przepisów, które no moim zdaniem akurat są dobre i proporcjonalne. Styl miałby prawo postulować obniżenie czy podwyższenie wieku zgody. To co mówisz, słabo się zestarzeje? Nie podkładaj się tak, bo ci zapieprzę taką mukę na łeb. Opanuj się w GTA. Problem powstanie dopiero w momencie, kiedy ktoś postanowił łamać przepisy kodeksu karnego. Niestety nagabywanie dziewczyny na spotkanie udało się Stewartowi. Spotkała się z nim w grudniu 2015. Powiedz, co to się dziś z Bereździku? Ja mam widzę. Roku. Spokany, miała wtedy skończone 14 lat. Jak byliśmy już w tym hotelu, to w sumie tam do niczego nie doszło takiego. Oprócz tego, że leżeliśmy. Żebyś tego dowiedzieć, to byś chyba musiał do głowy pedofila wejść. No ale na pewno są badania jakieś. Jakieś wywiady, no cokolwiek, że da się dojść do tego, przecież to nie byłby chyba problem, przecież jakoś trzeba zwalczyć tą pedofilię, a to chyba byłaby dobra metoda, żeby wejść im do głowy, dowiedzieć czemu tak jest i zwalczać to od środka, a nie po fakcie ich karać, tylko dowiedzieć się jak to do tego dochodzi i jakoś edukować ludzi, żeby byli świadomi, ty, coś jest chyba ze mną nie tak, a nie jak z tyłu. Coś jest nie tak ze światem, nie ze mną. No debil. Byliśmy w łóżku, byliśmy pod kołdrą, no i graliśmy w Simsy, bo ja pamiętam, on wtedy ściągnął Simsy, no i ja tam robiłam swoją Sim. No, bo to jest pytanie, czy taki Stu, mając te popędy do dzieci, nie? Jak mu się to pokazało i tak dalej, czy to coś zmieni u niego, czy nawet jak pójdzie siedzieć na 5-10 lat, czy to coś zmieni, czy wyjdzie i dalej będzie chciał lgnąć do dzieci, bo jeżeli nie, to ten człowiek powinien dostać chyba dożywocie, żeby już nigdy nie mógł dzieci skrzywdzić. No jak to wytłumaczyć? No bo on nadal będzie niebezpieczny, tak? I to nie tyczy się tylko Stewa, ale każdego pedofila. Witam Black Blue, witam. Widziałeś to? W ogóle ją mnie obejmował i w pewnym momencie, jak tam rozmawialiśmy, on zaczął mnie ginkopać. I Po prostu, no ja się nie czułam z tym komfortowo i powiedziałam mu, żeby przestał. I on wtedy już nie obejmował mnie ani nic już po tym. Jak widzicie, do spotkania doszło. Jednak według słów dziewczyny nie stało się nic poważnego. Chociaż Stewart miał próbować dotykać dziewczynę, łaskotać ją, tak kiedy protestowała, odstąpił od tych czynności. Ze słów dziewczyny nie wynika, czy faktycznie doszło... A co z dziewczynami, które mają 13-14 i chcą się walić i świadomie spotykają się z kolesiami? A jakby 13-latka chciała jeździć samochodem, to byś jej pozwolił? To są dzieci i one nie myślą logicznie i nie można słuchać tego, co te dzieci mówią, tylko myśleć za nie, bo są w takim wieku, że ty za nie odpowiadasz. Dorośli muszą być mądrzejsi od dzieci. A nie, ale 13-latka sama chciała wejść do wira. Co ty pieprzysz? To jest dziecko. Ono nie ogarnia nic na świecie, a ty zrzucasz na nią odpowiedzialność, na pieprzone dziecko. I to niestety realnie przez tych creepów. To jest straszne.
Gdyby twoi koledzy skoczyli zachód, też byś skoczył? No w pewnym sensie takie spojrzenie, no. Proszę do jakiegoś usiłowania, obcowania seksualnego, czy tylko na przykład do naruszenia nietykalności cielesnej w postaci niechcianego dotyku. Wiesz, na przykład piszę do jakiegoś znanego człowieka dziecko i to dziecko, nie wiem, zaczyna pisać w dłuższy sposób, tak? Jak spojrzymy z perspektywy tego, co widz napisał, odklejony trochę na czacie. To jak jesteś osobą dorosłą, widzisz, że dziecko do ciebie pisze w taki sposób, to je w dupę blokujesz i koniec. I koniec rozmowy. Tyle. Tak to powinno wyglądać. To pewnie pozostanie tajemnicą, no chyba, że dziewczyna postanowi zeznawać. I sprawą zajmą się służby. Według Wardęgi jednak miała to nie być jedyna dziewczyna, która została zwabiona przez Stu. Bo jego zdaniem do spotkań z innymi dziewczynami również mogło dojść. I tam już mogło dziać się Dzięki, więcej. Wesley. Kolejna dziewczyna była typową Dziwne fanką, rybki, która bywała na meetupach organizowanych przez Stu. Siemka, masz czas wolny dzisiaj? Za chwilę. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Delicia Albo też już prawda, no. Złotych, kiedy Spider-Man. Ej, za chwilę, za chwilkę. Pobrał się już chyba. Ale no i tak oglądamy filmik. Ale zaraz, zaraz. Na razie reagowanie, ok? Potrzebuję pomoc z filmem. Ciekawe, gramy z PL dubbingiem, ok? Zdjęcie Voxdela. Poka. I DLT, Voxdel, Buxton. No ta Buxton. To musiało wyglądać. Płodasz. Ej, siema, odrobiłeś już pracę domową? Weź podaj mi baterię do kamery. Nie tą, do tej kamery. W sierpniu 2018 roku, gdy dziewczyna miała już skończone 15 lat... O co chodzi z Buxton? Jakiś polityk źle powiedział Voxdela na jakimś orędziu i powiedział Buxton zamiast Voxdel. Stu zaprosił ją oraz jej 14-letnią koleżankę na politycy też. Nie wiem. Popularne schodki nad Wisłą w Warszawie. Stu był w towarzystwie dwóch innych popularnych wtedy twórców. To jest Kruszwila i Kamerzysty. Czyli w momencie, kiedy wam tam kupił, ty miałeś 15, a ty 14. Tak, ale mówię dużo tego, że... Tylko jak to Black, bo ja widziałem tego TikToka, jak polityk tak gada. A, to. Julek 18 we flaku dał na Golibordę 10 zł. Sparta, a oprócz twoich konwersacji z nie, moim tych starym, jakie są jeszcze brudy na ciebie? Oprócz twoich konwersacji z moim starym, jakie są brudy na ciebie? No jeszcze z babcią twoją pisałem. Jak wprowadzali 14 emeryturę, nie? Chciałem ją przekabacić. Ty, to jest fake chyba, bo widziałem, jak jakiś polityk się wypowiada, że nie będą blokowane filmy na YouTubie w tej sprawie. Że nic nie będzie blokowane. On sprawdzał, jakim jest... Politykom raczej teraz zależy, żeby tą sprawę właśnie jeszcze nagłosić, więc wątpię, żeby... Pierwszy raz w życiu wątpię, żeby ten polityk kłamał. Tak, on mnie zauważył z tym młodą. Tak, on mnie się nie pytał, ja tylko powiedziałem, że... Czy ja mam... Nie, że prawie 15 mam. Dziewczyny zaproszono na tą dość osobliwą imprezę. Miały być też pojone alkoholem. Samo w sobie budzi to już duże wątpliwości, a w zasadzie nie budzi żadnych wątpliwości. Ale wskazuje, że influencerzy, którzy tam byli, mogli popełnić zupełnie inne przestępstwo. Bo rozpijanie małoletniego poprzez dostarczanie mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając do spożycia takiego napoju, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat dwóch. Nawet to jest tak, że się sumuje ten wyrok, a nie, że dostanie najwyższy z tych, co będą, tak? Że na przykład jak byłoby za to 2 lata, za to 2 lata, za to 5 lat i za coś 10, to nie dostaje 10, tylko się sumuje wszystko, nie? Zdaniem prawników jednak nie wystarczy jednorazowe podanie alkoholu. Żeby utrwalić te postawy i rozpić kogoś, trzeba by to robić. Dzięki, taka ta żyna. Za 16 lat. Pozdrawiam Rafała od ciebie i od siebie. Kilkukrotnie. Każda sprawa więc oceniana jest w sposób indywidualny, ale niezależnie już od prawa, podawanie alkoholu 14 czy 15-latkom w wątpliwym celu budzi naprawdę dziennie ogromne wątpliwości moralne, a w zasadzie jest kompletnie niemoralne.
jeszcze nikt na polskim YouTubie nie ma. Jest to, słuchaj, guzik z okazji 5 milionów subskrypcji. Jak widzicie, zdjęcia potwierdzają, że faktycznie mogło być to mieszkanie Stu. Bardzo niepokojąca była też praktyka, którą influencerzy mieli zastosować. Sami pili alkohol z mniejszych szklanek, a dziewczynom mieli dać większe. A, rozumiem. Dlaczego? Agres, spoko, to dobrze. No i zaczęło się. Każda dziewczyna miała jedną szklankę, jest uczącą po zdjęciu. Te duże szklanki śmierdzą coraz mocniej, bo dziewczyny po wypiciu alkoholu miały po prostu odpłynąć. My się tym martwili, napiłyśmy i ja nie pamiętam tego, ale mam wiadomość, jak wtedy kilka dni później do mnie pisałam, że jak napiłam się tak czułam, że zasypiam. Mhm. Po prostu czułam, że mnie odcina nagle i nagle jest takie jeb i rano jest. Co działo się w międzyczasie? Wszystko jednak wskazuje na pewien podstęp. Dziewczyny miały obudzić się w dość dwuznacznych okolicznościach. Miał być też nawiązywany z nimi kontakt fizyczny. Okay. Ona obudziła się, znaczy znalazła się w pokoju słaby w łóżku jego. Okay. Ale nie wie jak. Nie wie. Ciekawe jak się musi czuć Gimper, bo gdyby nie... Ty, co do Gimpera? Wstawiłem filmik, jak oglądamy Boxdela, nie? Przeprosiny i widz tam jakieś napisał swoje pieprzone wypociny. Oczywiście mogą to być mądrości, kto wie. Że według niego... Nawet nie wiem, o co mu chodziło. Czy według niego Gimper jest winny też? Czy że u Gimpera się pojawi film, a nie u Konopskiego? Nie wiem, no widz... Nie wiem, niektórzy naprawdę oglądają ten film, grając w tym czasie w ligę i jednym uchem słucha i on nawet nie wie, co się dzieje, a potem pieprzy. Kurde... Wnerwiasz. Dobra, on spał obok, czy coś? Tak. Okej. Okay. Tak. No i... No, ciężko mi o tym mówić, bo ja powiedziałam to teraz i... Że ja kojarzę to, pamiętam, że no, mógł mi dotykać, tak? Że nie, że mógł, tylko to sprawił, że no, żeliśmy go tak na łóżeczkę, on z tyłu. Nie ma tej mowy bezpośrednio o obcowaniu płciowym. Co by jednak groziło tym mężczyznom, gdyby w taki podstępny sposób do takiego obcowania płciowego doprowadzili? Podstępne doprowadzenie kogoś do obcowania płciowego to po prostu gwałt. Jak zgadli... Nieźle, że minęło parę lat, a te laski wszystko pamiętam, co się dokładnie działo. Jakby ciebie ktoś zgwałcił, albo jakby ciebie jakiś pedofil dotykał, to nawet za 20 lat byś miał to w głowie. I to jest chyba najgorsze z tego wszystkiego. Że właśnie dlatego, że te dzieci w tak młodym wieku ktoś tak krzywdzi, to zostaje na całe życie z tobą. To jest najgorsze i tu nie ma czegoś takiego, że przypomniała sobie i chce się wybić. To zostanie z nią na całe życie, nawet jak ta sprawa już minie. O czym ty mówisz teraz? Jest to przestępstwo. Jeżeli sprawca wypuszcza się z gwałcenia małoletniego poniżej 15 roku... Lżejsze rzeczy zostają na całe życie z człowiekiem, a... Już co powiedzieć o tym, że dziecko jest krzywdzone przez jakiegoś w dupę creepa. ...życia podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 5 lat. Albo nawet karze dożywotniego pozbawienia wolności. Ale to nowe przepisy, które obowiązują od 1 października. Jeżeli doszłoby do gwałtu, to sprawa oceniana byłaby zgodnie z polskim prawem w świetle poprzednich obowiązujących wtedy... Gra już, to zaraz oglądam. ...przepisów. Przed nowelizacją kodeksu karnego za zgwałcenie małoletniego poniżej 15 roku życia groziła kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata, czyli od 3 do 15. Co jednak, gdyby do gwałtu nie doszło i dziewczyny same zgodziłyby się na takie kontakty. Była tam 14 i 15-latka. O nich wiemy. W przypadku 15-latki faktycznie osiągnęła ona tak zwany wiek zgody. Mogła konsensualnie zgodzić się na stosunek seksualny. Jeżeli tak by się stało, to obcujący z nią dorośli nie ponieśliby za to odpowiedzialności. Ale przypomnijmy, że była tam też 14-latka. W tym momencie, jak on cię tam dotykał w łóżku, to miałaś poniżej 15 lat. Zobaczymy. Obcowanie płciowe z osobą, która ma 14 lat, nawet za jej zgodą, jest przestępstwem. Tak samo doprowadzanie jej do innych czynności seksualnych. W nagraniu słyszymy o jakimś obmacywaniu, nie znamy szczegółów i nie wiem dokładnie, do czego mogło tam dojść. To przestępstwo zagrożone jest karą od 2 lat do 15 lat pozbawienia wolności. Ale kolejny raz trzeba przypomnieć, że obecne przepisy są bardziej surowe niż te, które obowiązywały wtedy. To przestępstwo zagrożone było wcześniej. Aha, no tak, oni będą oskarżali na starych przepisach. Bo to się działo w innych latach. Czyli będą łagodniej ogólnie skazywani, jeżeli do czegoś dojdzie. Pomnieć, że obecne przepisy są bardziej surowe niż te, które obowiązywały wtedy. To przestępstwo zagrożone było wcześniej karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Według słów Warnęgi i tego, co mówiły same dziewczyny, które miały paść ofiarą takich praktyk, są one z tym mocno straumatyzowane. Do dzisiaj pojawiają się łzy w oczach, kiedy przypominają sobie o tej sytuacji. W rozmowie z Warnęgą z ich strony padła też bardzo mocna deklaracja. Stwierdziły one, że gdyby doszło do sprawy,
to będą one zeznawać przeciwko osobom, które miały zrobić im krzywdę. Gdyby jakimś cudem doszło do jakiejś sprawy sądowej ze Stewu, to wy byście były w stanie zeznawać tak dalej? Uber, po Spider-Manie Lords of the Fallen, a potem Spider-Man 2. Stew w późniejszych rozmowach wydawał się nie mieć żadnej refleksji na temat tego, co się stało. Jako argumenty podawał to, że kiedyś geje nie byli akceptowani, a być może za parę lat będzie można uprawiać seks z 10-letnimi dziećmi. Z gejami akurat sinusoida. Kiedyś byli, potem nie byli, potem byli, potem nie byli, teraz są. Zobaczył jak będzie, ale oby... Raczej świat idzie w stronę, że coraz więcej ludziom można, więc chyba dobrze, nie? Mi. Przecież każdy facet upija młode laski, daje im alkohol. Co to jest normalne w Aż zerknę, tylko się boję pokazywać te głupoty. Co to w dupę jest? Influencerzy zamieszani w Pandora Gate. Się cieszę, że ktoś chce mnie ruchać w końcu. Ktoś chce mnie ruchać, ktoś chce mnie ruchać. Będę ruchany. Ty, będę ruchany. Ja pierdzie. W 100% codzienność. To nie jest normalne. Kiedyś było bycie gejem złe. Teraz nie jest. Nie wiadomo, czy za 10 lat nie stwierdzą, że jednak laski mogą się... od 10 lat. Brzmi to jak żarty pijanego wujka na weselu, który no, twierdzi, prawda. Że skoro geje będą mogli się żenić, to niedługo pewnie będą... Ty, to brzmi jak, wiesz co? Breaking Bad. Wszystko zmierza do Breaking Bad. Jak Walter gadał z tym policjantem, że kiedyś marihuana nie była legalna, teraz trochę jest, może niedługo... Cześć, czym on handlował? Czym handlował Walter? Przypomnij mi, bo już zapomniałem. Metom? Metamfetaminą, tak, i była ta rozmowa, co gada, kiedyś marihuana była nielegalna, teraz jest, może meta też się długo będzie. I teraz Stew to chyba chciał być jak Walter White, nie? A jedyne co, to go ogolą na łyso i do celi wpakują, oby. Jeżeli jest winny. A chyba wszystko na to wskazuje. Robić to z dziećmi i w ogóle jeszcze ze zwierzętami. Tylko w tym przypadku jest to niestety śmiertelnie poważne. Nie popisać miało się też wielu innych internetowych twórców. Spoko, nie tylko mieli kryć Stew, ale też sami mieć trochę za uszami. Wyciekły rzekome screeny rozmów Boxdella, których miał pisać niestosowne rzeczy do 14-latki. Ze screenów rozmów z dziewczynami wynika, że dobrze wiedziałeś o tym, co Stew wyczynia. Serio nie było to dla ciebie dziwne, że 20-kilkuletni twórca kręci z 14-latkami? W dalszej części konwersacji widzimy, w jaki sposób Boxdell prowadzi rozmowę z 14-latką. 192 cm mam. Ostatnio mierzony byłem. 192, 90 kilo. Będę cię tam w twoje cycki. Nie mam cycków. Jakieś tam masz. No to za małe na mojego. Jeśli chciał w taki sposób doprowadzić do spotkania, to już tych rozmów nie wynika i takiej tezy nie stawiałbym. Ten materiał miałem opublikować już w środę. Jednak w międzyczasie Boxdell wydał własne oświadczenie. A jako, że jestem prawnikiem i szanuję podstawowe zasady praworządności, takie jak audiatur et altera pars, czyli należy wysłuchać także drugiej strony, pozwolę oddać jemu głos, bo uważam, że w tej dyskusji również jest bardzo ważny. Jeżeli chodzi o wiadomości do Julki pokazane w materiale Sylwestra, to tak, pisaliśmy. Ale głównie wiadomości opierały się na temat moderowania TeamSpeak'a. Uważam, że wiadomości pokazane w filmie Sylwestra były obrzydliwe i nie chcę się usprawiedliwiać. Ale w tamtym czasie na TeamSpeak'u panował taki żargon. Na serwerze głosowym gracze wyzywali się, pisaliśmy jakieś toksyczne wiadomości. Tutaj z nim się zgadzam, bo absolutnie nie da się wybierać takich wypowiedzi, pisanych co by nie mówić do dziecka. Jednak uważam, że trzeba zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. To, co pisał Stew, nie wiem, Wesley, jego... czy... Nie dać ci tej malta, bo piszesz już którąś z rzędu taką głupotę, że ciężko mi się to czytam. Bardzo głupie, nieśmieszne żarty, to dwie różne kwestie. I tych ludzi należy oceniać zupełnie inaczej. Boxdell wspomniał, że takie wulgarne żarty były częścią kultury internetowej graczy. I nawet te młodsze dziewczyny, które były adresatkami tych wulgarnych wypowiedzi... Lubię cię, to nie pisz pieprzonych, debilnych rzeczy, niczym Stew o Meksyku. I pisały czasami podobnie wulgarne rzeczy, przynajmniej tak twierdzi Idelty. I o ile moralnie oceniam bardzo źle to, co pisał Boxdell, to faktycznie jako prawnik nie jestem w stanie sobie wyobrazić zarzutów, jakie można by wobec niego sformułować. Gdyby jego sprawa trafiła przed sąd, na podstawie tych materiałów, które widziałem, uważam, że byłby zupełnie niewinny. Zresztą niestety każdy, kto chyba pobrał Discorda, TeamSpeak'a, czy inne tego A to typu takie gniecione ziemniaki, nie? Formy, no, miał grup czat z kolegami od grania, pisał albo przynajmniej czytał podobnie głupie rzeczy. Boxdell na pewno swoje głupie wypowiedzi nie powinien płacić takiej ceny, jako osoba, która miała nawiązywać kontakty z nieletnimi w zupełnie innym celu. Zakazanym celu. Okay.
Po nagraniu przeze mnie filmu pojawił się też komentarz sierżanta Bagiety. Koło tej sprawy obojętnie przejść nie mogłem, a że jestem już na miejscu w domu, to nagrywam dla was odcinek. Niestety, ale pan Stew, pan Dubiel i pan Boxdel najprawdopodobniej no wplątali się w niezłą kabałę. Zasadniczo zgadzam się z tym, co powiedział, chociaż jest to taka pigułka, bez omówienia szczegółów. Nie pojawiła się tam jednak informacja o najpoważniejszym zarzucie względem Stew, czyli tej tak zwanej elektronicznej korupcji małoletniego. No i mam wrażenie, że nie do końca prawidłowo zinterpretował przestępstwa, jakim jest rozpijanie małoletniego. I jeżeli już mówimy o tym, no to mamy tutaj ewidentnie, bo te dziewczyny wtedy z kolei miały 14 lat, mamy tutaj rozpijanie małoletniego, tak, jest to przestępstwo, moi drodzy, jest to artykuł 208. Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie. Bo doktryna prawa wskazuje, że to rozpijanie nie następuje, kiedy podać komuś alkohol raz. Tylko musi być to czynność powtarzana, żeby faktycznie kogoś rozpić, a nie podać mu po prostu alkohol, bo takiego przestępstwa w polskim kodeksie karnym nie ma. Sprawa nie tylko rozgrzała internautów oraz media. Postanowili do niej włączyć się politycy. Sprawę skomentował premier Morawiecki. Chcę poświęcić tych kilka minut tylko jednemu bardzo ważnemu tematowi. Tematowi, którym żyje internet. Co najmniej od wczoraj. Zapowiedział, że sprawą zajmą się służby i że w polskim państwie nie będzie zgody na... Ostrzegł też wszystkich, którzy chcą krzywdzić dzieci, że spotka ich kara. No i to w zasadzie byłoby tyle, ale zapomnieliśmy o jednym. W świetle prawa... Może ostrzegać. Chciałbym, żeby to była prawda, a nie tylko gadanie przedwyborcze. Każda z przedstawionych osób w tym filmie jest osobą niewinną. Jeżeli dojdzie do jakiejś sprawy, to przedstawionymi dowodami musi zająć się sąd. Wyroku nie wyda żaden kanał komentarzy. Żaden polityk. Dopóki ktoś nie zostanie prawomocnie skazany za przedstawione przeze mnie przestępstwa, to w świetle prawa, powtórzę jeszcze raz, jest niewinny. Twórcy też powinni z ostrożnością w tej sprawie wypowiadać swoje słowa. Pomyśl kogoś o tak straszne zachowania, gdybyś nie przedstawiał, czyli na przykład o przestępstwo pedofilii, samo w sobie będzie przestępstwem zniesławienia. Kanały komentarzy, jeżeli się rozpędzą, będą mogły też naruszyć dobra osobiste osób przedstawionych w swoich materiałach, za co grozi odpowiedzialność cywilna. Najbliższe dni przyniosą pewnie jeszcze więcej informacji w tej sprawie. Dowiemy się, na ile śledztwo Wardęgi otworzyło prawdziwą puszkę Pandory i przełamało rzekomą zmowę milczenia. Tymczasem dzięki za oglądanie, znajdźcie tak swoje prawa, subskrybujcie prawo... Widziałeś to? Co? Nie wiem, ogólnie popieprzona sytuacja. Aby ich skazali, jeżeli są winni oczywiście, ale dużo na to wskazuje. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria!